Ciekawa, a w zasadzie nieciekawa sytuacja, kiedy jesteś badany za jazdę po alkoholu w WOMP. W końcu przechodzisz badania lekarskie, dostajesz pozytywne orzeczenie na rok. Po roku przynosisz orzeczenie od swojego lekarza, a urzędnik w Wydziale Komunikacji domaga się kolejnego badania w WOMP, opierając się jedynie na odręcznej dopisce przy terminie ważności tego dokumentu. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i tradycyjnie zacznę od historii internauty. Jako, że pracuję w kontrakcie za granicą i byłem na świętach w swoim mieście, to właśnie tam zrobiłem badania u uprawnionego lekarza i zaniosłem je do urzędu, do Wydziału Komunikacji. No, zastanawiało mnie dopisanie długopisem w WOMP i czy to jest normalna praktyka, bo będąc ostatnim razem w zeszłym roku, lekarz orzecznik stwierdziła, że kolejne badania będę mógł zrobić u siebie, u swojego lekarza w swojej miejscowości. Natomiast od początku sytuacja internauty wygląda tak. Luty 2011, zatrzymanie prawa jazdy, oczywiście za jazdę pod wpływem, wiadomo czego. Decyzja sądu zabrania na rok bez ponownego robienia kursu. Skierowanie oczywiście na badania lekarskie do WOMP. W WOMP pierwsze badania, no i oczywiście normy ASPAT i ALAT, czyli wątrobowe podwyższone. Przy normie do 45 internauta miał około 80. Skierowanie mnie do dalszych konsultacji z psychologiem, odpowiadałem na pytania o spożycie alkoholu i tak dalej. I skierowano mnie na terapię, abym pouczył się o przypadkach uzależnień. Tak na marginesie domyślam się, że wtedy orzeczenie było albo negatywne, albo nie wydano go w ogóle. Luty 2012, po odbyciu kary sądowej zjawiam się na badaniach lekarskich i wszystko jest w normie, ale decyzja jedynie na rok, bo pani doktor powiedziała, że chce mnie monitorować. Marzec 2013, ponowne badania i znowu wszystko w normie, a dodatkowo psycholog, który nie stwierdził żadnych przeciwwskazań. Oczywiście dokumentu o ukończeniu terapii miałem przy sobie, lekarz orzecznik stwierdza, że wszystko w porządku i kolejne badania u mnie w mieście mogę sobie robić. No i przychodzi styczeń 2014, czyli moment kręcenia tego filmu. Święcie przekonany, że przed marcem mogą donieść od miejscowego lekarza orzeczenie. A tu zaskoczenie, z archiwum pani w Wydziale Komunikacji wyciąga mi poprzednie orzeczenie z WOMP-u z dopisanym wskazaniem, gdzie mają być kolejne badania. Czy faktycznie nie ma obejścia i czy muszę jechać tam do tego WOMP-u. Nie jest to określone dla mnie jasno. Dziękuję panu za poświęcony czas. Według mnie, o ile badania lekarskie za jazdę po alkoholu, czy pod wpływem alkoholu, czy w stanie nietrzeźwości odbywają się zdecydowanie w WOMP na podstawie skierowania od starosty, aczkolwiek nie jest to takie jasne po wejściu ustawy o kierujących z pojazdami, a przynajmniej na przełomie 2013 i 2014, ponieważ ciągle nie ma aktów wykonawczych do ustawy, ale po pozytywnym przejściu tych badań lekarskich, rola lekarza w WOMP się po prostu kończy. No, nie mogą oni kierować na jakieś kolejne badania kontrolne do siebie, bo nie są starostą powiatowym, tylko wykonawcą polecenia starosty, a badania po alkoholu odbywają się ze skierowania starosty. Również ze wzoru orzeczenia lekarskiego no, nie wynika jakakolwiek możliwość odręcznych dopisek, szczególnie w pozycji data ponownego lub kontrolnego badania lekarskiego. Powtarzam, data kontrolnego lub ponownego badania lekarskiego, a nie data, a nie miejsce, gdzie masz się konkretnie badać. Także data jest dla mnie datą i nawet jeżeli tenże lekarz miał szczere chęci, miał jakieś podejrzenia tutaj, o nadużywanie alkoholu, czy o powrót do tegoż to nadużywania, no to nie może dopisywać w pozycji data ośrodka, w którym ma być kolejne badanie. Nic takiego według mnie z żadnego aktu prawnego nie wynika. Akty prawne aktami prawnymi, ale życie życiem. I powstaje takie dosyć mądre pytanie, no co robić, jak urzędnik wie swoje, ty jesteś petentem, no i ten urzędnik uważa, że ponowne badanie powinno się jednak odbyć w WOMP, czyli w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy. Wystosowałbym pismo z prośbą o uzasadnienie tej decyzji,
a w momencie jakiegoś pisemnego otrzymania pisemnego uzasadnienia, no byłby to jakiś punkt odniesienia do dalszego działania. No, jest jednak dla mnie bardzo prawdopodobne, że urząd wycofa się z wymogu przeniesienia orzeczenia, czyli kolejnego orzeczenia z Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy. No niestety, różne prywatne interpretacje urzędnicze zdarzają się z reguły do momentu prośby o uzasadnienie na piśmie. No być może była to jakaś tam młodsza urzędniczka, no przejęła się tym dopiskiem. No według mnie lekarz też nie postąpił tutaj poprawnie, bo jeżeli nie chciał dać, to jeżeli chciał, żeby się dany delikwent do WOMP-u zgłosił, no to powinien dać negatywne na rok, no i za rok by się chciał, czy nie chciał, musiałby się zgłosić, prawda? Na tym kończę. Jeżeli miałeś podobną sytuację, czyli po prostu obowiązku kolejnych badań lekarskich w WOMP, pomimo, że wcześniej otrzymałeś tam orzeczenie pozytywne, oczywiście mówię o danej jednej sprawie, koniecznie napisz tutaj poniżej w komentarzach, jak Ci poszło. No, nie jestem omnibusem, być może jest jakaś inna ścieżka rozwiązania tego problemu. Natomiast jeżeli Ci się filmik spodobał, daj lajka, daj kciuka. Jeżeli rozwiązał Ci jakikolwiek problem, udostępnij go na swoim portalu społecznościowym, Facebooku, naszej klasie. Możesz wkleić kod HTML na swoją stronę internetową. Jeżeli chcesz więcej takich materiałów, oczywiście już w tej chwili dokonaj subskrypcji mojego kanału YouTube, Lekarz Medycyny Pracy. Tutaj na górze, na dole są linki do subskrypcji. I wtedy raz na tydzień co najmniej otrzymasz jakieś podobne tego typu wideo. Natomiast jak zwykle najwięcej dyskusji toczy się na mojej stronie internetowej badanialekarskiekierowców.pl i wpadnij już teraz, zaraz po obejrzeniu tego filmiku. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, specjalista medycyny transportu. Oczywiście do zobaczenia w moim kolejnym wideo. A tak nawiasem mówiąc, no trochę zazdroszczę tym z WOMP-u. Chciałbym mieć takie uprawnienia do wskazywania swojej skromnej firmy jako kolejnej do Twojego kontrolnego badania kierowców. No powiedzmy, zakładam teoretycznie, że zacząłbym wystawiać terminowe orzeczenia tylko na jeden rok. No to raczej w miarę dostatni byt, przynajmniej do emerytury, do 67 roku życia, póki mógłbym tam kogoś zbadać, to bym miał raczej ten byt zapewniony. Także bye bye i do zobaczenia w kolejnym wideo.